chcę powiedzieć o genezie tego programu. Mianowicie nasze Centrum Instytut Medycyny Innowacyjnej specjalizuje się w diagnostyce, rehabilitacji oraz leczeniu chorób cywilizacyjnych. W związku z tym poszukujemy w różnych krajach, w różnych miejscach optymalnych modeli prewencji. Moje wyjazdy do Stanów Zjednoczonych czy też do Japonii skłoniły mnie do wprowadzenia takiego nowego programu, który nazywa się Medycyna Funkcjonalna. Polega to na tym, że nie tylko zajmujemy się leczeniem choroby, czego oczekujemy jako pacjenci od wszystkich lekarzy, ale poszukujemy również przyczyn powstawania chorób i staramy się te przyczyny eliminować. To jest zasadnicza, jakby ten dodany, że tak powiem, dodana wartość tej medycyny funkcjonalnej. Teraz proszę o następne slajdy. Czym jest zdrowie, jeżeli spojrzeć na to z punktu widzenia naszego stanu zdrowia, to trzeba sobie uzmysłowić, że tak naprawdę zdrowie naszych, że tak powiem, narządów, układów zależy od zdrowia naszych komórek. Więc musimy spojrzeć na to z punktu widzenia tego, jak wygląda metabolizm naszych komórek. Nie jest to takie proste, ponieważ nie umiemy tak bardzo dokładnie przyjrzeć się, jak funkcjonują nasze lizosomy, jak funkcjonują nasze mitochondria, ale możemy mieć pewne objawy, pewne sygnały, że coś nie tak w tym metabolizmie komórkowym naszym przebiega i w związku z tym zastanawiamy się, w jaki sposób ten metabolizm uporządkować, tak żeby nasze komórki funkcjonowały w pewnej równowadze. Bo zdrowie to jest równowaga różnych układów, narządów, komórek. Komórki wymieniają się między sobą informacjami, wysyłają sygnały, narządy wysyłają sygnały do mózgu. Nasz mózg również sygnalizuje, że coś w danym narządzie jest nieprawidłowego, pojawia się jakiś objaw, ból, jakieś roztargnienie, depresja, zaparcia, niemożność zasypiania albo snu, prawda? Zaburzenia tego typu się pojawiają bardzo często, migreny, wypadanie włosów, sucha skóra i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko objaw pewnych zaburzeń metabolicznych na poziomie różnorodnych komórek. Jak to wszystko należy interpretować? Proszę bardzo. Jak już powiedziałem, zdrowie to równowaga. Wyróżniamy takich 10 głównych układów narządów. To jest układ krążenia, nerwowo-mięśniowy, układ hormonalny, immunologiczny, odporność, tych układów oddechowych. Te układy muszą działać prawidłowo, żeby nasz system w całości działał prawidłowo, żebyśmy się nie starzeli zbyt szybko, żeby nie pojawiały się objawy chorobowe, żebyśmy wreszcie żyli bardzo długo i żebyśmy byli osobami, że tak powiem, szczęśliwymi, prawda? I to jest takie nasz cel życia, żeby tam do 120 lat dożyć, prawda? Żeby sobie zaprogramować nasze zdrowie, że możemy mieć 150 lat być może, ale niech będzie i 120. I żeby nas nic nie bolało. Czy to jest możliwe? Ja byłem kilkakrotnie w Japonii i ostatnio przepytywałem różnych prezesów, różnych koncernów japońskich. Pytałem się, no pan ma już 70 lat, panie prezesie, poszedł pan na emeryturę, proszę mi powiedzieć, na co się pan leczy. On mówi, panie doktorze, ja się w ogóle nie leczę. Ja mówię, jak to możliwe, że się pan leczy? Ale ja nie mam żadnej dolegliwości. Ale nie zażywał pan ani jednej tabletki? No w ogóle nic nie zażywam, ale jak pan to robi? No i tu się zaczęło. 7 przyczyn. Na końcu było coś takiego. I proszę pana, i my mamy jeszcze mądre żony, ten Japończyk mówi, ale tego tematu dzisiaj nie będę rozwijał, ale coś w tym jest, bo te mądre żony, one wiedzą, jak żywić tego swojego mężczyznę, co mu podawać do jedzenia, prawda, żeby on był zdrowy całe życie, co dawać swoim dzieciom, co dawać swoim wnukom. I tutaj widzę największy problem naszego kraju, a jak słyszę jeszcze reklamę, że jak dziecko kaszle, to trzeba mu kupić lizaka,
prawda, przeciwkaszlowego, prawda, z cukrem, z chemią, ze sztucznymi barwnikami, to ja wszystkim to będę powtarzał. Proszę Państwa, nie wierzcie, że to pomaga. Nie wierzcie, że to pomaga. Te sztuczne produkty, które niby mają pomagać na kaszel dziecka, one mu więcej szkody wywołają niż pomogą. Teraz w związku z tym, że zdrowie jest pewną równowagą, proszę następne, to trzeba też wiedzieć o tym, że ta równowaga może być zaburzona przez różnego rodzaju, można powiedzieć, czynniki. Toksyczne emocje, ktoś żyje w stresie całe życie, zanieczyszczone środowisko, zaburzenia genetyczne, niesprawne oczyszczanie komórek, nieszczelne jelita, to jest taki duży temat związany z pewną nadwrażliwością na składniki pokarmowe. Bardzo dużo osób na przykład nie wie o tym, że ma nadwrażliwość na gluten, czy na nabiał, czy na jajko, mleka, na jajko, że tak powiem, na produkty związane. I to jest uwarunkowane genetycznie, ale również jest to związane z tym, że tworzą się przeciwciała, które powodują, że kosmugi jelitowe się rozszczelniają. To głównie nie w jelicie grubym, tylko w jelicie cienkim, w dwunastnicy. To nie należy tego mylić z celiakią, która występuje bardzo rzadko i głównie u noworodków, tylko mówimy o tak zwanym stanie zapalnym w śluzówce jelita, czy żołądka, czy dwunastnicy. I to często jest wywołane nadwrażliwością na składniki pokarmowe lub dostarczaniem do organizmu pokarmu wysoko przetworzonego. Te pokarmy wysoko przetworzone, będę później też o tym mówił, one niestety mają po pierwsze zbyt mało witamin, zbyt mało suplementów, minerałów niż dawniej, poprzez przetwórstwo żywności, dążenie do takiego jakiegoś totalnego przetwarzania, pozbawiamy tą żywność substancji, dla których tak naprawdę te owoce, warzywa, mleko, że tak powiem, zostało wyprodukowane. I tutaj Japończycy mają dużo do powiedzenia, bo oni mówią tylko żywność nieprzetworzona. Świeże ryby, świeże jarzyny, świeże glony, świeże owoce, dużo wody, która powstała gdzieś tam w jakichś źródłach i tak dalej, i tak dalej. Czyli zamiast poszukiwać w sklepie produktów, które się nie psują, bo mają tych ileś, 100 ileś, 200 ileś, 300 ileś, 500 ileś, prawda? Jedne na zapach, drugie na kolor, trzecie na barwę, czwarte na przyzwyczajenia, piąte na to, żeby się nie zepsuły. Zamiast takich pokarmów powinniśmy naprawdę poszukiwać w sklepach produktów, które w ogóle tego E nie mają, a najlepiej mieć zaprzyjaźnione gospodarstwo, które nam dostarczy nam żywność całkowicie nieprzetworzona i ona będzie żywnością najzdrowszą. Zaburzenia hormonalne. Bardzo dużo osób choruje na chorobę Hashimoto. Wszyscy się zastanawiają, z jakiego powodu. Nadciśnienie, epidemia nadciśnienia. 8 milionów w Polsce. Jeżeli nas uczą o nadciśnieniu, 90% przyczyn nadciśnienie samoistne, nieznana przyczyna. Czy Państwo sobie wyobrażacie, że w XXI wieku ktoś nie wie, z czym jest spowodowane nadciśnienie, na które choruje setki milionów osób na świecie? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby nauka medyczna nie wiedziała, z czego wynika nadciśnienie tętnicze? No tak jest to napisane w podręcznikach, że to jest samoistne, prawda? Ale my wiemy, że na pewno jest inaczej, że jest przyczyna. Musi być przyczyna każdej choroby. Słabe jakości jedzenie, mówiłem o tym, stres psychiczny, przewlekły stan zapalny. I teraz jak to się wiąże z chorobami? To po prostu czynniki mogą uszkadzać te mechanizmy równowagi, mogą uszkadzać te różne szlaki metaboliczne na poziomie komórkowym i przekłada się to później na takie choroby jak otyłość, cukrzyca, nowotwory, choroby autoimmunologiczne, zespół chronicznego zmęczenia, astma, wzmożone alergie, brak energii, zapalenia skóry, zapalenia zatok, zapalenia stawu, osteoporoza, choroby układu krążenia, dolegliwości trawienne. Czyli z jednej strony mamy czynniki
w dużej mierze związane ze środowiskiem, z pokarmem, z pożywieniem, ze stylem życia, a z drugiej strony mamy różnorodne choroby i mechanizm powstawania tych chorób, można powiedzieć, dla wielu z nich jest wspólny. Proszę następny. W jaki sposób zapobiegać chorobom, w jaki sposób doprowadzić do poprawy tej równowagi komórkowej. I tutaj mamy szereg, jakby to powiedzieć, mechanizmów, które pozwalają nam rozpoznawać wcześniej tego typu sygnały i również doprowadzić do pewnego powrotu do stanu równowagi. Jak Państwo się domyślacie i wszyscy wiemy, nasz organizm ciągle się przebudowuje. Nasze komórki ciągle się odnawiają. Obumierają erytrocyty 120 dni, komórki krwi inne jeszcze krócej, jeszcze szybciej, kości ulegają przebudowie. Są dosłownie pojedyncze jakby obszary komórkowe, które mają czas życia taki, jak żyje cały człowiek. Tak? To są komórki nerwowe, ale już osłonki mielinowe żyją krócej. Mięśnie i tak dalej, i tak dalej. Nasze komórki, nasze ciało ulega ciągłej przebudowie. W związku z tym to nie jest tak, że jak dana komórka zostanie uszkodzona i ma zaburzony metabolizm, to ona już do końca życia będzie miała taki metabolizm. Po prostu ona zostanie zastąpiona komórką nową, która może mieć metabolizm prawidłowy. Chodzi o to, żeby usunąć czynnik, który spowodował te zaburzenia metaboliczne, bo wtedy następca tej komórki, ten nowy erytrocyt, nowy trombocyt, nowa komórka mięśniowa, nowa komórka wątroby, nerek i tak dalej, która powstała w wyniku regeneracji z komórek macierzystych naszych i tak dalej, one ciągle powstają. I one mają szansę być komórkami prawidłowymi. Nawet można, na co są dowody naukowe, zahamować proces nowotworowy i wyleczyć się z nowotwora poprzez różnego rodzaju działania i wtedy jesteśmy w stanie wyleczyć się z choroby nowotworowej, która no niekiedy była uznawana za chorobę śmiertelną, a okazuje się, że można się z tego wyleczyć i są ludzie coraz więcej takich osób, które poprzez różne działania, oczywiście również leczenie różnego rodzaju, zabiegi operacyjne, radioterapię, chemioterapię, mogą się wyleczyć z choroby nowotworowej. Proszę następnie. Jakie są wczesne objawy, że coś w tych naszych komórkach źle funkcjonuje? Można powiedzieć, że to są też czynniki ryzyka pewnych chorób, ale trzeba spojrzeć na to w sposób taki, że jeżeli pojawia się hipercholesterolemia, no to jest to jakiś mechanizm związany z tym, że nasze komórki nagle produkują, czy też podnoszą poziom cholesterolu we krwi. Trzeba się zastanowić, z jakiego powodu ten poziom cholesterolu we krwi się podnosi i czy to jest na przykład efekt procesu zapalnego w ścianie naczynia. Chodzi o to, żeby tą ścianę naczynia uszczelnić jeszcze bardziej, bo tam się coś dzieje w tej ścianie naczyniowej. Czy chodzi o jakieś zaburzenia w produkcji, czy chodzi o zaburzenia utylizacji tego cholesterolu i tak dalej. Myślenie o tym, że jeżeli ktoś ma podwyższony cholesterol, to trzeba go zawsze obniżyć, bo on jest niedobry, no jest takim myśleniem trochę przestarzałym. Nie zawsze tak jest, że niedobry jest podwyższony cholesterol. Jeżeli ktoś ma nadciśnienie tętnicze, no to też z jakiegoś powodu ten nasz organizm przestawił, że tak powiem, mechanizm ciśnienia, regulacji ciśnienia, są całe mechanizmy regulacji ciśnienia, baroreceptory, napięcie naczynia, skurcz mikrokrążenia i tak dalej, które wpływają, akcja serca, czynność serca, one wpływają na to, nasze ciśnienie tętnicze, jeżeli ono się podnosi, to być może jest to objaw jakiegoś schorzenia, może to jest jakiś powiedzmy objaw choroby innej, nie wiem, zwężenia tętnicy wieńcowej albo zwężenia tętnicy szyjnej. Wtedy, żeby zabezpieczyć większy dopływ krwi do mózgu, to organizm podnosi ciśnienie tętnicze. Także na każdy taki objaw musimy spojrzeć
poprzez pryzmat pewnych mechanizmów. Co się takiego wydarzyło w tym organizmie, że nagle ciśnienie tętnicze jest podwyższone? Oczywiście palenie, nadwaga, otyłość, brak aktywności fizycznej, brak wiedzy na temat prewencji to są tak zwane czynniki ryzyka. Proszę następne. Ale teraz zmiany metaboliczne. Jeżeli 60% naszych komórek to jest woda, prawda, stanowi woda, i jeżeli jak pacjenci do mnie przychodzą, robimy im badania i nagle się okazuje, że człowiek ma ogromne niedobory wody w organizmie, pytam jednego, drugiego czy piątą osobę, czy pan, pani pije w ogóle wodę, gdzie się w ogóle dziwią. I mówią, że oni wody w ogóle nigdy nie piją, bo piją tylko kawę i herbatę. Czy nasze komórki potrzebują kawy do życia i herbaty, czy potrzebują wody? No, proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby w komórkach była kawa. W związku z tym, kawa jest bardzo dobra oczywiście. W piramidzie żywienia teraz pojawiła się kawa. Natomiast jeżeli ktoś zapomina o wodzie, to tak jakby zapominał o podstawowym produkcie żywnościowym, które trzeba dostarczyć komórkom, żeby one się na bieżąco odtruwały. Komórki muszą mieć możliwość wydalania toksyn. W procesach metabolicznych powstają różne odpady i tak dalej. I ta woda je zabiera. Jeżeli tej wody nie ma na bieżąco dostarczanej, jeżeli ona nie wnika do komórek, to oczyszczanie tych komórek jest również utrudnione i wtedy zamiast tej wody pojawia się coraz więcej tkanki tłuszczowej, która można powiedzieć obrasta wszystkie narządy, stłuszczenie wątroby i innych narządów i tak dalej, serca. Tego tłuszczu pojawia się coraz więcej. Jest taki mechanizm, że jak człowiek pije dużo wody, to chudnie. Ja wielu osobom sobie też tak cały czas powtarzam, kiedy ja wreszcie zacznę pić dużo wody, ale już jest coraz lepiej. Już piję około 2 litrów wody, proszę Państwa, dziennie i udało mi się schudnąć 8 kg tylko z picia wody. Także wałeczki tutaj, te oponki wszystkie, to trzeba tak sobie powiedzieć, że nieprawdą jest, że jak się nie pije wody, to się jest szczuplejszym. Wprost przeciwnie, jak się pije dużo wody, to można zostać szczuplejszą osobą, można się pozbawić nadmiaru tkanki tłuszczowej, bo tkanka tłuszczowa to jest taki nasz śmietnik. I ten śmietnik po prostu rośnie, wtedy rozwija się, jeżeli nie dostarczamy do organizmu wody, bo nasz organizm działa racjonalnie i tam do tego śmietnika wrzuca te wszystkie toksyny, no bo jak ma je wydalić, prawda? Nie ma wody, nie można wysikać, nie można wyparować, no to on to pakuje wszystko do tego śmietnika z toksynami, który trzeba kiedyś opróżnić, prawda? No ale jak? Prawda? Jak się pozbyć tego śmietnika? No, to jest kolejny etap odchudzania, prawda? Każdy z nas myśli, no jak ja mogę się pozbyć tych kilogramów? Najlepiej, żeby to był taki spalacz tłuszczu, podłączamy się do tego spalacza, wypala nam cały tłuszcz, prawda? A ja mówię nie, to trzeba zacząć od nawadniania organizmu. Potem mamy tych naszych takich, powiedzmy, gości. Byłem ostatnio na takich wykładach, gdzie przedstawiano, co ludzie mogą mieć w swoim organizmie. Proszę Państwa, jak ja zobaczyłem, co tam u nas rośnie, prawda, zwłaszcza w przewodzie pokarmowym, no to naprawdę ręce mi opadły. Ja sądziłem, że nie ma tych tasiemców, ani tych różnych przywr, ani jakichś lambli, a tego jest niestety pełno, się okazuje. I człowiek odrobacza sobie pieska, kotka i tak dalej, a zapomina o sobie. No i niestety mamy takich gości, którzy się u nas zadomawiają. Im więcej jemy słodyczy, im więcej jemy węglowodanów, tym one są bardziej zadowolone. Jeżeli ktoś ma taki objaw, że zjada dużo cukierków, słodyczy, węglowodanów, to niech się lepiej zbada, czy tam mu ktoś nie podjada tego wszystkiego, ponieważ jest duże ryzyko, że może coś takiego być. Proszę Państwa, nadmiar tkanki tłuszczowej, to już mówiłem, stan zapalny. Ktoś powiedział kiedyś, że jak człowiek się budzi, ma 40 lat i nic go nie boli, to znaczy, że nie żyje. Ale okazuje się, że stan zapalny w stawach
Jest to bardzo częsty objaw braku nawodnienia organizmu, jak również niewłaściwego oczyszczania organizmu. Jeżeli nie oczyszczamy organizmu w sposób właściwy, jeżeli aktywuje się stan zapalny na przykład w naczyniach, w różnych tkankach i tak dalej, podwyższa się poziom cholesterolu, podwyższa się poziom kwasu moczowego, podwyższa się poziom cukru i zaczyna się proces zapalny i nas niestety zaczyna wszystko boleć. Żeby to odwrócić, znowu myślimy o mechanizmie oczyszczania, nawadniania, dostarczania minerałów, dostarczania aminokwasów, witamin, po to, żeby ten organizm oczyścić z tych produktów, których mamy w nadmiarze. Niedobory witamin, minerałów, proszę Państwa, okazuje się, że w naszych produktach żywnościowych jest coraz mniej witamin i coraz mniej minerałów. Dlatego ja do niedawna jeszcze sądziłem, że to jest jakaś, nie wiem, jakiś pomysł, jakiś lobbying koncernów, które produkują suplementy, ale na to są twarde dowody, że tego naprawdę jest coraz mniej. Produkcja żywności w tej chwili wygląda tak, jak wygląda. Kurczaki, no niestety już nie biegają, przynajmniej nie wszystkie. Część tych naszych wędlin jest produkowana w ten sposób, że no tam praktycznie no dużo, bardzo dużo jest tej chemii i tak dalej. W związku z tym trzeba sobie uzmysłowić, że nasze rezerwy witaminowo-mineralne w naszym organizmie coraz szybciej się wyczerpują. Do tego jeszcze dochodzi proces zapalny, do tego dochodzą alergie, do tego dochodzi zanieczyszczone środowisko i mamy efekt taki, że zaczyna nam brakować pewnych składników i zaburzenia metabolizmu są coraz częstsze w różnych komórkach. W związku z tym te niedobory trzeba uzupełniać. Jak to uzupełniać, to jest oczywiście kolejny duży temat. Proszę następny. I teraz co my proponujemy? Mówiłem już o nawodnieniu, proszę następne. Proponujemy, aby przystąpić do pewnego programu, w którym po pierwsze oceniamy zmiany chorobowe w różnych układach, narządach. Tu mamy, tak jak powiedziałem, układ krążenia, mózg, system nerwowy, limfę, przewód pokarmowy, układ odpornościowy, oddechowy, moczowo-płciowy, endokrynne, narządy zmysłów, kości, szkielet, układ mięśniowy. Robimy taki w pewnym sensie audyt zdrowia. Następnie poszukujemy różnych przyczyn. Proszę następne. Poszukujemy pewnych przyczyn tych schorzeń i wprowadzamy program medycyny funkcjonalnej, który jest wsparciem dla medycyny tradycyjnej. To nie jest żadna medycyna chińska, czy alternatywna, czy ziołolecznictwo. Jest to po prostu oparty o dowody naukowe program, który ma na celu poprawę funkcjonowania i odżywiania naszych komórek. Proszę następne. Na jakie pytania odpowiada? Mówiłem już wcześniej o tym, że to, co widzimy, to są choroby. To, czego nie widzimy, to są przyczyny tych schorzeń, zaburzenia bilansu hormonów, zaburzenia oczyszczania, zmiany strukturalne, dysfunkcja mitochondriów, dysfunkcja w układzie immunologicznym, zaburzenia wchłaniania pokarmowego w przewodzie pokarmowym, różnego rodzaju toksyczne emocje, czy też ekspozycja na czynniki środowiskowe, zanieczyszczone powietrze, zanieczyszczona woda. Jeżeli mamy problem ze swoim zdrowiem, to poprzez udział w takim programie medycyny funkcjonalnej możemy sobie odpowiedzieć wspólnie na pytanie, dlaczego przybieramy na wadze, dlaczego mamy nadciśnienie, dlaczego boli nas głowa na przykład, dlaczego wypadły mi włosy. Prawda? Teraz to już wiem, tak? Ale kiedyś nie wiedziałem, na studiach miałem, proszę Państwa, taką bujną fryzurę, no i niestety wypadły. No i teraz jak to odwrócić, proszę Państwa? Dlaczego chorujemy na choroby Hashimoto? Ostatnio dowiedziałem się, że winne są dezodoranty. Na przykład. Prawda? Nie wiem, czy to nie jest takie całkiem mądre. Ktoś powiedział, pozbawione sensu, ktoś powiedział, że to mogą być spowodowane również pastami do zębów. Prawda? Tutaj jama ustna, tutaj spływ u limfy i tak dalej, tutaj tarczyca. Nie wiadomo, czy to się tego schorzenia nie potwierdzi. Jest absolutna epidemia teraz chorób tarczycy.
Co należy zrobić, żeby naprawić przyczynę, poznać przyczynę dolegliwości, zmienić i poprawić jakość życia? Proszę następne. Więc poprzez wspieranie leczenia farmakologicznego dietą i suplementacją możemy ten stan zdrowia i funkcjonowanie naszych komórek poprawić. Proszę następny slajd. Już Hipokrates powiedział, że pożywienie może być traktowane jako lekarstwo, a prawdziwe lekarstwo jest tak naprawdę w tym również pożywieniu. Uważa się, że co najmniej 60-70% schorzeń to schorzenia dietozależne. Proszę następne. W związku z tym, jaką dietę można w tej chwili na podstawie tych różnych badań rekomendować? Na pewno dietę jak najmniej przetworzone produkty. Czyli takie pomidory prosto z krzaka, ogórki, rzodkiewka, prawda? No jak najmniej przetworzone. Świeże ryby. Japończycy zjadają 70% produkcji tuńczyka, produkcji światowej. Świeże, można powiedzieć, wędliny, ale raczej mięso. Jeżeli chodzi o tłuszcze, to tłuszcze jednak zwierzęce. Okazuje się, że najlepsze do smażenia. Nie tłuszcze trans czy margaryna. I z kolei, jeżeli chodzi o cukry, no to jak najmniej tego cukru. Jak najmniej jednak tych węglowodanów, bo one okazują się, że działają na nas niekorzystnie. I bez cukru, syropu glukozowo-fruktozowego, no też na to trzeba zwracać uwagę. Nie chodzi tylko o kalorie. Naprawdę chodzi o to, żeby nie dostarczać do organizmu produktów, które mogą nam szkodzić i możemy to wyeliminować metodą też pewnych prób i błędów. Jeżeli przychodzi pacjent, który cierpi na nadciśnienie, hiperlipidemię, cukrzycę i tak dalej. Ostatnio miałem takiego profesora. Prowadziliśmy mu taką dietę z eliminacją glutenu, z pewnymi zmianami w zakresie ilości, proporcji i tak dalej, pomiędzy różnymi składnikami, z większą ilością warzyw, na kaszach różnego rodzaju i tak dalej. Profesor po 2 tygodniach do mnie dzwoni i przeszczęśliwy przysłał kolejne 4 osoby. Mówi, słuchaj, ja schudłem 9 kilo w ciągu 2 tygodni, cukry mi się wyrównały, ciśnienie mi się wyrównało, cholesterol mi się wyrównał. Co ty zrobiłeś, tak? I okazuje się, że poprzez takie, powiedzmy, diety eliminacyjne, wyeliminowanie tych czynników, które wiemy, że mogą uszkadzać, zaburzać te przemiany metaboliczne, w sposób bardzo szybki możemy poprawić funkcjonowanie organizmu, oczyścić ten organizm z toksyn, poprawić metabolizm komórek. Proszę bardzo, następne i już będziemy zbliżać się do końca. Suplementy. Wspominałem o tym, że tych witamin, minerałów jest coraz mniej. Ale jak je wprowadzić? No, najlepsze suplementy pochodzenia roślinnego, naturalne, sprawdzone, które mają najlepszy efekt wspierający leczenie, nad którymi prowadzi się badania, długotrwałe obserwacje. No, jest bardzo dużo tych suplementów na rynku i trzeba bardzo, że tak powiem, w sposób wyważony dobierać te suplementy. Proszę następne. Pod nadzorem oczywiście lekarza. Proszę następne. Te efekty naszego podejścia do zdrowia skutkują. Mamy już takie obserwacje. Poprawą samopoczucia, poprawą stanu zdrowia, poprawą sprawności fizycznej, umysłowej, większą energią w ciągu dnia. Profesor mówił, słuchaj, ja mogę jeździć codziennie, praktycznie wyjeżdżam 3 dni w tygodniu na delegację do Warszawy. Wcześniej ja zasypiałem, mówi, na spotkaniach. Był to dla mnie duży dyskomfort, stres. W tej chwili, mówi, ja mogę pisać do godziny 10 w nocy i po prostu czuję się bardzo dobrze, mam większą energię. Także to się przekłada bezpośrednio na poprawę funkcjonowania, utrata zbędnych kilogramów, ustabilizowanie wagi, eliminacja bólów stawów, mięśni, eliminacja bólów głowy, profilaktyka przeciwnowotworowa również w tym jest, że tak powiem, programie zastosowana. Opóźnienie procesu starzenia,
To wszystko jest, proszę bardzo, następne. To wszystko jest realizowane przez nasze centrum. Wdrożyliśmy ten program kilka miesięcy temu. Prowadzi go zespół lekarzy, zespół dietetyków. Jedna pani psychodietetyk tutaj urodziła się w Nowym Sączu, więc miałem nadzieję, że dzisiaj przyjedzie, ale niestety musiała ze swoim bratem pojechać gdzieś tam na operację jakąś do Kielc, ale na pewno zapraszam do kontaktu z nami. Proszę następne. Chciałem też powiedzieć, że nasze centrum oferuje taką holistyczną terapię, również bezpłatną w ramach POZ-u, ale również zajmujemy się właśnie programami senioralnymi, medycyną pracy, medycyną sportową. Oferujemy szeroki zakres. Oczywiście takich przychodni, można powiedzieć, w Polsce jest bardzo dużo, ale nasze podejście jest, można powiedzieć, unikalne, bo jesteśmy nastawieni na poprawę stanu zdrowia, a nie tylko leczenie chorób. To jest różnica. Nie chcemy tylko leczyć, żeby zaleczyć, tylko chcemy poznać przyczynę, a następnie poprawić funkcjonowanie komórek i poprawić stan zdrowia naszych pacjentów. Proszę następne. Do tego celu również stosujemy pewne nowe technologie, nowe rozwiązania, współpracujemy z producentami, wprowadzamy na rynek kilkanaście w tej chwili nowych różnych produktów, które testujemy, badamy. Tak jak mówiłem o tym, wiążę pewną nadzieję z tą cyfrową rewolucją kolejną. Staramy się, żeby te wszystkie urządzenia miały aplikacje na telefony komórkowe, bo wydaje mi się, że to jest przyszłość, że każdy pacjent ma ten telefon. Ten telefon to jest najlepszy komputer, jaki mógł się nam wydarzyć. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że procesory z telefonów komórkowych sterują nawet satelitami, które krążą tam wokół Ziemi, bo to jest tak dobry komputer, prawda? Jest tak duży rozwój tej telefonii komórkowej, że wyprodukowano coś naprawdę rewelacyjnego, które w takim malutkim teraz urządzeniu się mieści.